Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia w ramach wydania specjalnego w Telewizji Republika. Pan poseł Jarosław Rzepa rzeczywiście nie był słyszany, jak mówił o swoim stanowisku w sprawie Parku Narodowego, który ma być tworzony w Dolnej Odrze. To zupełnie zablokowałoby żeglugę po tej rzece. Pan prosił, żeby mógł się pan do tego odnieść. Bardzo proszę, tylko bardzo proszę krótko. Dobrze, panie redaktorze, przez ostatnie lata, zanim trafiłem do parlamentu, zajmowałem się parkami krajobrazowymi wzdłuż Odry, cedyńskim choćby parkiem krajobrazowym, czy właśnie parkiem krajobrazowym Doliny Odry. I niech mi pan wierzy, że formy ochrony, które były zastosowane i bogactwo przyrody, które jest tam, jest znacznie na wyższym poziomie stoi aniżeli po stronie niemieckiej, gdzie został utworzony Park Narodowy. Wydaje się, ten proces, jeżeli taka decyzja zapadnie, to powinien być proces, w którym konsultacje społeczne muszą uwzględniać bardzo wiele interesów społeczeństwa, które podejmować pochopnie i szybko. Natomiast wszyscy ci, którzy o tym mówią, zapraszam ich do właśnie do naszych terenów i zobaczcie państwo, jak można chronić przyrodę przy... No ale to chodzi o to, żeby rozbudowywać spławne możliwości, przywrócić spławność Odry, bo przecież Odra była rzeką spławną. Ten stan się niestety zmienił. Pan poseł Jan Mosiński, no mamy cały zespół problemów, jakim jest brak propozycji rozwojowych, bo te, które Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło czy zaczęło realizować, stoją pod znakiem zapytania. A ta druga strona nie ma innego pomysłu, bo ja bym rozumiał, że ktoś ma inny pomysł i przedstawia go do dyskusji, no to możemy dyskutować, ale tu nie ma żadnego innego pomysłu. Ma nie być tych inwestycji, które rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość. Cofnę się do rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy powstawało Nord Stream 2, wówczas żadnej reakcji stanowczej wobec tego dealu rosyjsko-niemieckiego nie było. Nie było budowy Baltic Pipe. To za naszych rządów rozpoczęliśmy intensywne uniezależnianie się od surowców energetycznych ze strony wschodniej, poszukując mocnych partnerów również z innych części świata, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych. Jeżeli chodzi o energię jądrową, to przypomnę państwu, w ekspoze Donalda Tuska nie wybrzmiało nic na ten temat, poza infantylnymi wytyczkami personalnymi do pana premiera Mateusza Morawieckiego. No bo cóż się dziwić, za rządów Donalda Tuska i pana Kosiniaka Kamysza, czyli w latach 2007-2015 powołano spółkę, która generowała koszty, jedyne jakim były wynagrodzenia sowite dla prezesów spółki, a poza tym nie było nic. Na ten dzień dzisiejszy to zamieszanie co do lokalizacji świadczy o jednym, że to jest w interesie państwa niemieckiego, a że ten rząd lubi, włącza się w taką realizację tych interesów, to widać właśnie po tym zamieszaniu, takim dualizmie głosowym co do lokalizacji. I to może się tak skończyć dla Polski i Polaków, że dalej będziemy uzależnieni od zakupu cen energii jądrowej, drogiej energii, bo przypomnę, przed nami czerwiec roku 2024 i zobaczymy, jak rząd Donalda Tuska sobie z tym poradzi. Natomiast budowa elektrowni jądrowej na tym etapie jest już prawie że dopięta umowami z Westinghouse i innymi podmiotami. Można ją po prostu już rozbudowywać. Nagle się pojawia problem lokalizacji, czyli odłożenia ad calendas graecas z tej inwestycji. Dualizm głosowy. Tu nic nie wie. Pani wojewoda mówi o zmianie lokalizacji. Wicemarszałek województwa mówi, że nic na ten temat nie wiedzą. Marszałek Struk pisze jakieś listy do Tuska. No totalny chaos, a przecież ta elektrownia jak powstanie, cena energii będzie tańsza nawet o 40%. To jest bardzo ważne, żebyśmy się wreszcie wyrwali z tego imposybilizmu sprzed lat. Chcemy to robić, chcemy realizować i tutaj powinna być wspólna polityka. Niestety chcieliśmy zapytać pana premiera Donalda Tuska na ostatnim posiedzeniu. Taki postulat zgłaszał pan poseł Paweł Jabłoński. Dlaczego tak się dzieje? Niestety ten wniosek o wysłuchanie informacji pana premiera został odrzucony. To tylko potwierdza, że mamy totalne zamieszanie, jak zwykle, z udziałem właśnie tej koalicji oszustów. Szanowni Państwo, w Warszawie bawił pan komisarz unijny, pan Didier Reinders. Zobaczmy, co powiedział na konferencji prasowej. Nowy rząd jest w pełni zdeterminowany do tego, by odbudować praworządność w Polsce. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić po to, by przywrócić praworządność w Polsce, a także doprowadzić do tego, żeby procedura z artykułu 7 została zakończona. Nam nie zależy tylko i wyłącznie na to, żeby wypełnić kamienie milowe związane z Krajowym Programem Odbudowy, ale nam przede wszystkim zależy na odbudowie praworządności dla obywateli, dla respektowania wartości konstytucyjnych. I cieszę się, że mogliśmy przy tej okazji też porozmawiać o tym, co też gdzieś nad nami jako Polską wisi, a mianowicie na temat zobowiązań wynikających z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli to jest ta procedura polityczna, która polega na tym ciągłym nadzorze nad Polską w kontekście niewypełniania standardów praworządności. Będziemy przygotowywali kolejne dokumenty, które będą pokazywały mapę drogową, w jaki sposób chcemy doprowadzić do tego, że po prostu zamkniemy ten temat i że za jakiś czas w Polsce będziemy się zajmowali przede wszystkim różnymi takimi bieżącymi sytuacjami życia codziennego i nie będziemy mówili o przywracaniu praworządności, tylko po prostu ta praworządność w którymś momencie w Polsce nastąpi. A tymczasem w ramach tego przywracania praworządności prokuratura wczoraj przeprowadziła czynności w Ministerstwie Kultury, gdzie zabezpieczono monitoring, m.in. księgę wejść i wyjść, bo tak przywracając praworządność, prokuratura, przynajmniej tak rozumiem, podejrzewa, że ktoś tam poświadczył nieprawdę w tych aktach notarialnych sporządzonych w ciągu 107 minut. W ogóle to jest cały przecież kompleks zagadnień właśnie związanych z demolowaniem polskiej praworządności i to fundamentów tejże praworządności. Gdyby 1% takich działań podjął poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy, to no właśnie, to co by się stało, pani profesor Joanna Senyszyn? Bo ja mam wrażenie, że tutaj w ogóle na miotłach by przyleciała cała Unia Europejska z interwencją. Znaczy przede wszystkim nie widzę, żeby działo się cokolwiek złego. No przede wszystkim bardzo dobrze się stało, że przestępcy, którzy zostali prawomocnym wyrokiem skazani w grudniu, zostali zatrzymani i osadzeni w więzieniu. Pani profesor, bo to już sądy stwierdzają, że łamane jest prawo. No nie, no absolutnie nie jest łamane prawo, ponieważ zgodnie z polskimi przepisami poseł w momencie, kiedy dostanie prawomocny wyrok za przestępstwo. Analfabetyzm polityczny nie tylko nieprawda. Traci mandat. O czym pani mówi, szanowna pani? Panowie Kamiński i Wąsik posłami nie są i posłami już nie będą. Pomimo tego, że inaczej orzekł Sąd Najwyższy, to te orzeczenia można... Właśnie tak, tak. Można powiedzieć, że one ich nie ma, tak? Ta tak zwana nie ma tak zwanej, jest izba, jest izba. Izba ale to jest sądem ani w rozumieniu polskiej konstytucji, to w pani pojęciu błędnym, ani w rozumieniu Unii Europejskiej. Ale kto tak stwierdził, że nie jest sądem? Zresztą no, wydanie orzeczenia czy wydanie wyroku na podstawie kserokopii dokumentów, no to jest właśnie zaprzeczenie. Wie pani, ale problem polega na tym, że ta tak zwana, już się tak będę takiej terminologii trzymał, Izba Pracy wydała swój wyrok zupełnie bez dokumentów, zupełnie bez akt sprawy. Oczywiście. Także ten sędzia, który wydawał nakaz aresztowania, też nie miał akt sprawy na stole. To co, już wystarczy telefon i nazwisko? No telefon to wystarczał za czasów PiSu, który rzeczywiście... A za waszych czasów, nie było takiego. Trybunał Konstytucyjny, w którym są tak zwani sędziowie dublerzy. Sąd Najwyższy, no przecież pani prezes Manowska, która jest przyjaciółką prezydenta i która się z nim prywatnie spotyka, no to nie są standardy krajów demokratycznych. Pani ale jak pan prezes sądu w Gdańsku, który myślał, że dzwonią do niego z kancelarii Tuska? To normalnie ludzie się za głowę łapią, że takie rzeczy mogą być. Ale pani profesor, pani... już oddaję panu. Mówił o takich prywatnych spotkaniach najważniejszych osób w państwie, że to jest niedopuszczalne. Ale jak on się spotyka, to jest dopuszczalne. Przecież te rozmowy nie są ani protokołowane. W związku z tym mogą właśnie sobie wszystko uzgadniać. No takie rzeczy nie powinny się dziać. Wie pani profesor, bo ja też znam kilku sędziów i czasami z nimi się spotykam. Czuje się zagrożony, jeżeli są takie konszachty. Ja pani profesor też znam kilku sędziów, czasami się z nimi spotykam, ale do głowy mi nie przyszło, żeby o jakąś sprawę pytać, bo także w trosce o to, co bym usłyszał w odpowiedzi. Ale pan redaktor z całą sympatią i szacunkiem nie jest najważniejszą osobą. Nie jestem i nie będę. To prawda. Tu pełna zgoda, pani profesor, pełna zgoda. Zresztą tak jak i my tutaj wszyscy nie jesteśmy. Pan poseł Mariusz Gosek. No właśnie, bo to pan komisarz do spraw praworządności kompletnie jest ślepy, przynajmniej na jedno oko. Znaczy ja tak delikatnie powiem, że bardzo nie lubię Polski, bo kiedyś dostał obraz taki zniszczonej Warszawy. Jak on mówi, pan komisarz Reinders, o nadzorze nad Polską, to lepiej nie uważa na takie słowa i zważa, bo one dotykają Polaków, bo Polacy w nadzorze swoim mieli już Niemcy kiedyś i to skończyło się tragicznie. To Niemcy zbombardowały Polskę w latach 39-45. Ale teraz pan minister Bodnar wręczył panu Reindersowi zdjęcia odbudowanej Warszawy i z taką sugestią, że to ze środków unijnych, nie rozumiem. To właśnie pokazuje, jak wygląda ten odsłon w tej całej praworządności. Natomiast jeżeli też chodzi o Izbę Dyscyplinarną, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, gdy ta Izba Kontroli Spraw Publicznych orzekła, że postanowienie marszałka Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatów posła Wąsika i Kamińskiego jest chybione i upada, to było, że ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest w B. Gdy 11 stycznia ta sama Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzekła, że wybory przeprowadzone 15 października do polskiego Sejmu i Senatu były ok, są ważne, to Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest cacy. No to musicie się państwo zastanowić, czy wy uznajecie tą izbę, czy tylko wtedy uznajecie, gdy wyroki wam odpowiadają. Szanowni państwo, a to, co robi pan komisarz Reinders, to, co mówi pan Bodnar o jakimś nadzorze, o tym, że musimy w ramach braku tej praworządności artykułu 7 tutaj być nadzorowani przez jakieś państwa zewnętrzne. No wskaźcie, szanowni państwo, tej praworządności brakowało, bo teraz faktycznie jej brakuje. To teraz są najazdy na media bez podstawy prawnej, trwa śledztwo prokuratury, jeżeli chodzi o czynności związane z nadzorem, używając słowa pana Reindersa, i prowadzonymi działaniami w tym zakresie dotyczącymi, dotykającymi media publiczne. To postępowanie z toku, gromadzony jest materiał dowodowy. Tak jak pan redaktor wskazał, zabezpieczone zostały chociażby nagrania, książka Wyjść właśnie po to, żeby ustalić te 107 minut rajdu Bartłomieja Sienkiewicza, bo może on niedługo w Tour de Pologne wystartuje, no bo naprawdę, jeżeli w takim czasie i takie wyniki on osiąga, no to mamy maratończyka w rządzie i może nad tym powinien się zastanowić pan Sienkiewicz. Natomiast no niestety ta sytuacja jest dramatyczna i można by się nad nią uśmiechać, ale dzisiaj ta próba przyjęcia siłowego prokuratury krajowej to nie po to, żeby odwołać konkretnych prokuratorów. To się dzieje po to, żeby dotrzeć do konkretnych akt śledztw. I mam nadzieję, że niebawem... takie nieporządki, żeby jakieś śledztwa prowadzić, ale... Prokurator Barski został nieprawidłowo powołany, nikt go nie odwołał. Tak, już te fanaberie słyszeliśmy, pani profesor, z różnych stron. Te fanaberie słyszymy nawet pan minister Bodnar ma, ja mam opinię zupełnie inną, no i co z tego? Ale pan, jeżeli mogę skończyć, pan Bodnar uznawał prokuratora Barskiego, ba, poprosił go nawet na dwie rozmowy, o których ja wiem, z panem prokuratorem Barskim rozmawiał o sytuacji w prokuraturze, czyli wtedy go uznawał. A nawet nie mówił, że nie ma takiej powołał sytuacji. Pana Bilewicza. Ale najciekawsze wszystkie, dwa zdania jeszcze. Prokurator Bilewicz został powołany na prośbę i wniosek pana ministra Bodnara. I on tak się o to znalazł w prokuraturze. Przez pana prokuratora Barskiego, notabene. A później jak już poszedł, to prokurator Bilewicz miał być po prokuratora krajowego, chociaż takiej funkcji ustawa nie przewiduje. No tak wygląda prażność, temu niech się przyjrzy ten nadzorca Reinders. Pan poseł Jarosław Rzepa, panie pośle, bo to jest tak, że ta sytuacja w prokuraturze już wzbudziła nieopisaną radość w środowisku adwokackim, bo można podważać wszystkie decyzje pochodne od decyzji pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To oznacza tysiące decyzji w skali całego kraju, a to będzie znaczyło na przykład, że jakieś śledztwo zostało przedłużone zdaniem którejś ze stron, zależnie komu to będzie pasowało, nieprawidłowo. To znaczy, że prokuratura jednym pismem pana prokuratora generalnego Adama Bodnara straciła przedmiot sprawnie działającego podmiotu. Podobnie jest z innymi fundamentalnymi instytucjami państwa polskiego. Z Trybunałem Konstytucyjnym godność pana prezydenta została podeptana i jego prawo do suwerennego stosowania prezydent sam prawa łaski. Pani poseł, bardzo proszę. Także parlament, skuteczność decyzji podejmowanych przez parlament, Sejm, i to zarówno Sejm, jak i Senat, stoi pod znakiem zapytania. W parlamencie nie ma dwóch posłów, którzy tam powinni być. Za to w Senacie jest senatorem pan Bodnar, który nie powinien być senatorem, bo przejął śledztwa do osobistego prowadzenia. Pański kolega, przepraszam, kolega, może to niedobre słowo, rozumiem, że autorytet w państwa środowisku, pan marszałek senior Marek Sawicki, też się tym martwi, bo mówi tak, potrzebny jest reset prawny. Być może w tym celu należy powołać specjalny zespół konsensualny, który wypracuje przepisy naprawcze. W innym przypadku obecny dualizm prawny będzie się pogłębiał. Ten stan nie może trwać dalej. Nie może trwać dalej, bo bez prawa nie ma państwa. Wielu komentatorów, wielu profesorów już mówi, że polskie państwo na skutek waszych działań przestaje istnieć. Pan poseł Jarosław Rzepa. Panie redaktorze, zgadzam się z opinią mojego kolegi, bo doświadczamy tego każdego dnia, ale tak naprawdę chyba to, o co nam najbardziej chodzi w Polsce, to to, żeby powróciły właściwe relacje i prawdziwy trójpodział władzy. To jest bardzo ważne, żeby ten trójpodział władzy i ta władza sądownicza naprawdę była niezawisła, niezależna. Jeżeli chodzi o tą naprawę praworządności, i zgodzę się tutaj z panem ministrem Bodnarem odnośnie kierunku, czyli rozdziału prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, uważam, że to jest dobry kierunek. To właśnie pozwoli na oddzielenie w znacznie większym stopniu polityki od tego, co powinno być... A takie działanie zupełnie bezprawna próba, zresztą wobec której też jest prowadzone postępowanie karne przez prokuraturę, przeciwko prokuratorowi generalnemu z zawiadomienia wszystkich zastępców. To jest odpolitycznienie prokuratury czy upolitycznienie? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o pana Wąsika i Kamińskiego... Ale ja pytałem o działanie ministra Bodnara. Pan sobie wyciąga to, co panu pasuje. Ale ja, przepraszam, ja zadaję pytania takie, jakie mi pasują. Na tym polega wolność dziennikarska. To ja panu mówię, że ja zgadzam się całkowicie z kierunkiem, który obrał minister Bodnar, przywracania praworządności po to, żebyśmy mogli nie tylko korzystać ze środków europejskich, ale po to, aby to, I takie powołanie pełniącego obowiązki prokuratora, to pan też uznaje za usprawiedliwione? Na przykład, czy chciałby pan pójść do spowiedzi do osoby, która pełni obowiązki księdza? Marek Sawicki. Kiedyś w przyszłości stało się faktem, żebyśmy zlikwidowali ten dualizm prawny i żebyśmy wiedzieli, w jakiej przypadku. Ale to zaproponujcie ustawę, panie pośle, ustawą. Niezawisła i niezależna od polityki. Chodzicie na rympał, a później dopiero ustawy. Pan poseł Jan Mosiński, bo jest się czym martwić. Zaproponowaliście pewne sprawy? Ale to ustawą. Zaproponujcie w ustawie rozdział funkcji ministra sprawiedliwości od urzędu prokuratora generalnego. A już ustaliliście z prezydentem, że zawetuje? Ale to jak wy z góry tak zakładacie, to w ogóle prezydentem większość rządząca, że nie zawetuje. My też żeśmy rządzili w czasach, gdzie ustawy były wetowane. Przypomnę rok 5-7, ale ustawami wszystko było wprowadzone. Wyjdziecie na rympał, bo z góry zakładacie, prezydent to wszystko zawetuje. My też mieliśmy ustawy wetowane przez pana prezydenta, chociażby ustawy dotyczące sądu. No tak, w Unii Europejskiej takie są. Obmyślają już sposoby, jak obejść weto pana prezydenta. To dopiero będzie demolka. Chciałem zauważyć, pan poseł Jan Mosiński, no, jest się czym martwić, krótko mówiąc, bo polskie państwo się rozłazi w szwach. To jest taki cel zamierzony. Właśnie ma być chaos, anarchia kompletna, podważenie wszystkich fundamentów polskiego państwa i zanegowanie wszystkich instytucji, które mogą być arbitrem w sporach politycznych, bo spory polityczne się wszędzie na świecie bardzo ostre i ostrzejsze niż w Polsce dzieją, tylko że jest instytucja arbitra, który takie spory rozstrzyga. Na przykład, nie wiem, Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, w Polsce był Trybunał Konstytucyjny, teraz Trybunał wydaje wyroki i nowa większość rządząca mówi, że tamte wyroki to nie obowiązują. Tak, panie redaktorze, państwo polskie zmiesza w bardzo złym kierunku. Ten chaos prawny, to podważanie instytucji konstytucyjnych, zaprzeczanie w zasadzie legalizmu, o którym mowa w artykule 7 Konstytucji, jest na porządku dziennym. I praworządność, tak de facto, w cudzysłowie praworządność, maskuje przemoc w tym zakresie, jaką stosuje Tusk i jego ekipa, bo przecież mówiliśmy już o telewizji polskiej, o Polskiej Agencji Prasowej, o Polskim Radio, o tym bałaganie na linii prokurator generalny, prokuratura krajowa, gdzie prokurator generalny chce narzucić a priori swoje jakieś chore pomysły, które nijaśnie nie mają do polskiego porządku prawnego, pokazuje, że państwo polskie, konkretnie rząd Donalda Tuska, czyni to celowo, żeby zanarchizować tą przestrzeń, żeby później było można łatwo rządzić właśnie uchwałami, jakimiś rozporządzeniami, dyrektywami, jak to kiedyś robiono w PRL-u. I do tego chóru, do tych działań dołącza osoba, która znana była z bezpardonowego atakowania Polski, czyli pan Reinders, który przyjeżdża do Polski jako komisarz Unii Europejskiej, żeby uwiarygodnić tego typu właśnie te nikczemne działania, które nie mają nic wspólnego z praworządnością, żeby była jasna, szanowni państwo. Bardzo podoba mi się sformułowanie pana profesora Legutko, który stwierdził, że przyjeżdża właśnie, tutaj przytoczę, przychodzi ten Reinders, który nic nie znaczy, jakaś miernota belgijska. Właśnie. W swoim środowisku nie jest dobrze oceniany, a tutaj w Polsce robi się z niego gwiazdę praworządności, tego, który jak przyjedzie, to właśnie wszystko będzie dobrze i jak należy. Pan poseł Mariusz Gosek słusznie podkreślił tą kwestię wymiany pewnych podarunków. Pan minister Ziobro wręczył panu Reindersowi, kiedy pan minister Ziobro był prokuratorem generalnym Ministerstwa Sprawiedliwości, właśnie zdjęcie zniszczonej przez Niemców Warszawy. Zniszczonej, wymordowanej, która symbolizuje wymordowaną Polskę. I to był dobry podarunek. A tutaj teraz zostaje od pana Bodnara taki właśnie geści, że tutaj odbudowa Warszawa dzięki też Zachodowi i tak dalej, dzięki Niemcom. Niech się Niemcy najpierw odliczą z tego, co nam są winni, w sensie straty, jakie poczynione zostały w czasie II wojny światowej. Pani profesor tutaj pozwoliła na arbitralną opinię o tym, że panowie posłowie Wąsik i Kamiński nie są posłami, nie są i nie wrócą. To ja pani przytoczę, szanowna pani, decyzję. Szanowna pani poseł, szanowna pani profesor, niech się pani wstrzyma ze swoimi ocenami, które nie mają nic, nijak się do rzeczywistości. Odczytam doświadczenie pani prezes, pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Z konsternacją przyjmuje lekceważenie przez prezesa Izby Pracy i Społecznej Piotra Przydowskiego zarządzenia nr 1 przez 2024 pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z 4 stycznia bieżącego roku, które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzając jednoznacznie właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie wywołania posła Mariusza Kamińskiego. Ja tylko dodam, że Państwowa Komisja Wyborcza nie zdecydowała się wszcząć procedury opróżnienia mandatu uzupełnienia składu Sejmu, mając poważne, uzasadnione wątpliwości. Działałaby kontra legem, panie redaktorze. To byłoby działanie kontra legem ze strony Komisji Wyborczej, gdyby podjęła takie decyzje. Panie pośle, to jeszcze pytanie na koniec w sprawie właśnie uwięzionych dwóch panów posłów, albo mówiąc krótko Mariusza i Maćka, bo tak mówiliśmy do siebie w stanie wojennym. Ja nie jestem z panami po imieniu, ale powrócę do ich ministrowania im, jak będą już na wolności, bo tam jest coraz więcej manifestacji. One są coraz liczniejsze. Dzisiaj we Wrocławiu o godzinie 14 na Rynku Głównym, manifestacje w Łodzi jeszcze i w Gdańsku. To o tym w serwisach Telewizji Republika Państwo się dowiecie. I jak pan skomentuje tę sytuację? Tak, to niezadowolenie, ten opór z uwięzienia dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości narasta. To są więźniowie polityczni XXI wieku w Polsce, żeby była jasność. To są więźniowie polityczni i czy to się komuś podoba ze sądzącej, czy nie. To jest pani bałamutna interpretacja. Niech pani się wstydzi tego, co pani mówi, szanowna pani. Bo jeżeli pani jest taką, że tak powiem, osobą, która szanuje prawo, to odsyłam do artykułu 139 Konstytucji. Od tego trzeba zacząć wywód każdy wywód, jeśli chodzi o ocenę bezprawnych działań w stosunku do pana Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Coraz więcej Polaków zgromadzi się przy zakładach karnych w Radomiu i w Przytyłach Starych. Byłem przedwczoraj w Przytyłach Starych. Bardzo dużo ludzi. Wśród nich ludzie młodzi. I żaden głos z NSL-u nie zakłóci tej prawdy. Kropka. Musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Pani profesor Joanna Senyszyn z Lewicy, pan poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga i pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Państwu. Zostańcie Państwo z Telewizją Republika, bo dużo ciekawych rzeczy, jak co dzień ostatnio u nas na naszej antenie.